Klauni. Umówmy się, że często wywołują mieszane emocje. Część z nas uważa je za śmieszną formę rozrywki, a z kolei inna, myślę, że znacznie liczniejsza, postrzega je jako przerażające. W końcu pod tą grubą warstwą makijażu i tym szerokim uśmiechem może skrywać się zmęczony i nieszczęśliwy człowiek, jedynie odliczający minuty do zakończenia swojej pracy. Taki pogląd istnieje nie bez powodu. Takie postacie jak Pennywise, Kapitan Spaulding czy Joker mogą skutecznie utrzymywać nas w takim przekonaniu. Jedną z ich cech wspólnych jest fakt, iż są to postacie fikcyjne. Dziś natomiast zajmiemy się prawdziwym klaunem mordercą. Tego wieczoru przenosimy się na ulicę Chicago, aby przyjrzeć się ciekawej sprawie niejakiego Johna Gacy'ego. Zatem drodzy widzowie, rozsiądźcie się wygodnie i zgaście światła, jeśli oglądacie ten film w nocy. Albowiem dziś przyjrzymy się historii klauna mordercy. Trzeciego stycznia 1972 roku. 16-letni Timothy Jack McCoy podczas podróży do domu zatrzymuje się na przystanku autobusowym Greyhound w Loop. Wtedy miał zabrać go stamtąd John Gacy. Miał zabrać nastolatkę do swojego domu i pozwolić spędzić tam noc. Wedle nieoficjalnej wersji historii, Gacy po otworzeniu oczu rano miał zobaczyć Timothy'ego stojącego w drzwiach jego sypialni z nożem w ręku. Miało dojść do szarpaniny, z której zwycięsko wyszedł Gacy, wbijając nóż w klatkę piersiową 16-latka. Po dokonaniu morderstwa, Gacy zobaczył, iż w kuchni młody Timothy szykował śniadanie. Prawdopodobnie przyszedł obudzić Johna i poinformować o nadchodzącym posiłku. Skończyło się jednak tragicznie. John po tym czynie doznał uczucia, jakiego nie poczuł kiedykolwiek wcześniej. Pochował 16-latka za domem. Kolejne morderstwa były już tylko kwestią czasu. Kolejnej zbrodni dokonał w 1974 roku. Gacy dopuścił się zabójstwa niezidentyfikowanej osoby. Przyczyną zgonu było uduszenie. John przed pochowaniem ciała schował je w swojej szafie. Kolejny rok zaowocował następnym mordem. 31 lipca 1975 roku zaginął pracownik będącego wówczas przedsiębiorcą Gacy'ego, John Batkowicz. Domagał się zaległej wypłaty od swojego pracodawcy, który po dłuższym czasie zaprosił go do domu. Jak możecie się już domyślać, nie doszło do załatwienia problemu. Gacy skuł ręce 18-latka kajdankami, po czym udusił. Później pochował jego ciało pod betonową podłogą swojego garażu. Rok 1975 można również uznać za czas zwiększenia częstotliwości ataków przez Johna. Między 1976 a 1978 rokiem Gacy zabił ponad 20 osób. Gustował jedynie w młodych mężczyznach w wieku od 14 do prawdopodobnie 32 lat. Według sprawcy zabójstwa były bardzo schematyczne, ponieważ wszystkich dokonywał w swoim domu. Sam utrzymywał, że każda z ofiar dobrowolnie weszła do jego domostwa. Ten skuwał następnie jej ręce, często wykorzystywał seksualnie, a następnie zabijał. Ciało zazwyczaj zakopywał na terenie swojej posesji. Niektóre pozostawiał w innych charakterystycznych dla działań morderców miejscach. Na przykład wrzucał do rzeki, w tym wypadku do Des Plaines River. Większość ofiar była zatrudniona u Gacy'ego w firmie budowlanej. Mimo kilkudziesięciu zabójstw, ten wciąż pozostawał nieuchwytny. Oczywiście nic nie trwa wiecznie, a ta bezkarność musiała się kiedyś skończyć.
11 grudnia 1978 roku zaginął Robert Pist. 15-latek rzekomo po raz ostatni widziany był w towarzystwie Gacy'ego właśnie w jego domu. Tym razem policja była już na tropie, jednak cofnijmy się o kilka godzin wcześniej tego samego dnia. Do apteki Nissan w Des Plaines zawitał Gacy. Spotkał tam zatrudnionego Roberta. Biznesmen wspomniał, że sam zatrudnia chłopców w jego wieku i gwarantuje płacę początkową w wysokości $5 za godzinę, co było dwukrotną pensją, na którą młody Pis mógł liczyć w aptece. Robert widziany był po raz ostatni o godzinie 21 tego samego dnia, kiedy to jego matka przyszła podwieźć go do domu. Ten jednak poprosił, aby poczekała na niego, gdyż pewien kontrahent chce z nim porozmawiać o pracy. Apteka opuścił o godzinie 21, obiecując, że wkrótce wróci. Około godziny później Pis został bestialsko zamordowany w domu Gacy'ego. Dojście policji do prawdy było jedynie kwestią czasu. Po kilkudniowym śledztwie, dwukrotnym przeszukaniu domu Gacy'ego, prawda wyszła na jaw. Mimo wszystko z całych sił starał się zepchnąć śledztwo na niewłaściwy tor. Będąc raczej głównym podejrzanym, cały czas kombinował. Jak możecie się już domyślać, na próżno. Po rozkopaniu podwórka Gacy'ego znalezione zostały szczątki w zaawansowanym stadium rozkładu. Ciał tych było wiele, niektórych do dziś nie udało się zidentyfikować. Gacy krótko później przyznał się do zamordowania 33 młodych chłopców. Jednak dlaczego? Co popchnęło go w tym kierunku? Aby odpowiedzieć na te pytania, cofnijmy się w czasie do samych początków. John Wayne Gacy urodził się 17 marca 1942 roku. Jego wczesne życie, podobnie jak i innych seryjnych morderców, nie należało do lekkich. Gacy przyszedł na świat w Chicago. Był drugim dzieckiem oraz jedynym synem Johna Stanleya Gacy oraz Marion Elaine Robinson. Jego ojciec był mechanikiem samochodowym oraz weteranem I wojny światowej. Matka natomiast była gospodynią domową. Co ciekawe, miał polsko-duńskie korzenie. Jego dziadkowie ze strony ojca mieli na nazwisko Gaca bądź Gaca. Wyemigrowali z Polski do Stanów Zjednoczonych. John dorastał blisko matki oraz dwóch sióstr. Inaczej wyglądała natomiast relacja z ojcem, który znęcał się nad nim psychicznie, jak i fizycznie. Bił go oraz nazywał głupim. Jednym z najdawniejszych wspomnień Gacy'ego było bicie skórzanym pasem przez ojca za rozłożenie na części podzespołów silnika samochodu, które ten zmontował. Matka starała się bronić syna przed mężem, jednak poskutkowało to jedynie nazywaniem go przez ojca mamincynkiem. Mimo okrucieństwa, John kochał swojego ojca, mimo świadomości, że w jego oczach nigdy nie będzie wystarczająco dobry. Gacy miał nadwagę i duże problemy z sercem, przez co był całkowicie zwolniony z wykonywania jakichkolwiek sportów w szkole. Często tracił przytomność. Między 14 a 18 rokiem życia spędził około roku w szpitalu. Mimo tak ciężkiego stanu, ojciec oskarżał go o symulowanie choroby. W 1960 roku skończył 18 lat. I zaczął udzielać się politycznie, pracując jako zastępca kapitana okręgu dla kandydata partii demokratycznej w swoim sąsiedztwie. To również spotkało się z krytyką ojca. Jakiś czas później wyjechał do Las Vegas, gdzie objął stanowisko opiekuna kostnicy. Pracował tam przez 3 miesiące. Pewnego wieczoru wszedł do trumny zmarłego nastolatka i spędził noc z jego ciałem. Gacy kilkukrotnie zmieniał miejsce zamieszkania, jak i pracy. We wrześniu 1964 roku zawarł związek małżeński z Marilyn Myers. Chwilę później objął stanowisko menadżera 3 lokali KFC. Wydawało się, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Doczekał się nawet potomstwa. W sierpniu 1967 roku Gacy dokonał pierwszej napaści na tle seksualnym. Do swojego domu zaprosił 15-letniego Donalda Urhisa, któremu najpierw podał alkohol, po czym wykorzystał seksualnie. W kolejnych latach dopuścił się tego czynu jeszcze kilkukrotnie. W 1968 roku został aresztowany za swoje czyny, a 3 grudnia tego samego roku skazany na 10 lat więzienia. Żona Gacy'ego szybko zgłosiła pozew o rozwód.
John już nigdy więcej nie zobaczył jej ani swoich dzieci. W Boże Narodzenie 1969 zmarł ojciec Gacy'ego. Ten został warunkowo zwolniony po 18-miesięcznej odsiadce za dobre sprawowanie. Po opuszczeniu więzienia dalej dokonywał napaści i został ponownie skazany. Po kolejnym wyjściu na wolność zamieszkał przy 8213 West Summerdale Avenue. Zawarł kolejny związek małżeński z rozwódką Carol Hoff. Jednak ten również szybko zakończył się ze względu na jego homoseksualizm. W 1971 roku założył firmę budowlaną PDM Contractions, w której zatrudniał wielu młodych chłopców. Wkrótce później dowiedział się o klubie klaunów Jilly Jokers, do którego dołączył w 1975 roku. Stworzył wówczas dwie postacie, które odgrywał na scenie: Pogo the Clown oraz Patches the Clown. Pogo opisał jako szczęśliwego klauna, podczas gdy Patches był postacią poważniejszą. Gacy rzadko zarabiał na swoich występach. Często po ich zakończeniu nie zdejmował klauniego stroju i pił w miejscowym barze. Wracając do czasów zatrzymania naszego antybohatera. Proces Gacy'ego miał swoje miejsce w 1980 roku, a dokładnie rozpoczął się 6 lutego. W przeciągu 2 godzin udowodnione zostały mu wszystkie winy. Sam Gacy po otrzymaniu wyroku stwierdził, że nawet gdyby mógł, to nie przywróciłby do życia ani jednej ze swoich ofiar. Co ciekawe, utrzymywał, że posiada 3 oblicza. John Clown, John Biznesman oraz John Morderca, zwany Jackiem Harleyem. Twierdził również, że jest chory psychicznie. Jednak lekarze uznali, że w trakcie popełnienia zbrodni był w pełni świadomy swych czynów. Z czasem pojawiły się pewne nieścisłości, które udowodniły, że Gacy nie działał sam. Posiadał kilku potencjalnych, niestety niezidentyfikowanych wspólników, którzy pomagali mu na przykład w morderstwach. Część z nich było zatrudnionych w jego firmie budowlanej. W trakcie pobytu za kratkami zabrał się za malowanie. Jego obrazy poruszały różne tematy, od ptaszków po czaszki. Często rysował innych morderców w klaunich wersjach. Malował również Pogo i Patchesa. Dziś niektóre prace sięgają nawet ceny 20 tysięcy dolarów. 10 maja 1994 roku nastąpił proces Gacy'ego. Zginął przez wstrzyknięcie trucizny. Przed śmiercią do strażnika więziennego wypowiedział słowa: możesz mnie pocałować w dupę. Podsumowując, Gacy był jednym z największych morderców w historii. Jego zbrodni najprawdopodobniej zapomnimy jeszcze przez długi czas. Myślę, że przedstawiona w tym filmie historia z pewnością daje do myślenia i mogłaby być argumentem wskazującym na fakt, iż mimo przyjaznego charakteru, maski czy makijażu nigdy nie możemy być pewni, jakie intencje może posiadać drugi, obcy człowiek. W skrócie, prawdą jest, by nie oceniać książek po okładce. Interpretacje pozostawiam wam.